ekologiczny, czyli rozprzestrzeniamy informacje na temat pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, co jest bardzo korzystniejsze, dzięki temu też ludzie mogą zaoszczędzić pieniądze. Projekt skupia się głównie na słońcu, jak sama jego nazwa. I tutaj trochę opowiemy wszystko o źródłach i jak można zamienić w naszych domach tą energię, żeby po prostu była bardziej ekologiczna. Nazywa się ją zieloną energią. To zaczniemy od tego, czy warto być eko. Jeżeli chce się pomagać środowisku i przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy, to właśnie można zostać eko, bo nasze środowisko przez nieodnawialne źródła energii jest niszczone, między innymi przez spaliny, które są właśnie w różnych fabrykach. Nasze palenie w piecach, właśnie ogrzewanie naszych domów poprzez węgiel brunatny kamienny, bardzo negatywnie wpływa na powietrze. Największe zanieczyszczenia możemy zauważyć w Krakowie. Zaczniemy może od podziału właśnie źródeł na odnawialne i nieodnawialne. Tu wypisałyśmy właśnie źródła, z których pozyskiwana jest energia i teraz postaramy się razem z Wami je podzielić. Czy może ktoś jest chętny? Czy węgiel kamienny jest odnawialny, nieodnawialny? Jakaś propozycja? Nie jest odnawialny. Dobrze. Energia wodna? Nie. Gaz ciemny? Odnawialny. Węgiel brunatny? Też nie. Paliwa roślinne? Tak. Tak? I energia słoneczna? No i zostaje nam jeszcze ropa naftowa i gaz ziemny. Nie, teraz te surowce, jest na nie bardzo duże zapotrzebowanie. Już widać właśnie dookoła wszędzie, że bardzo dużo ludzi właśnie ma te pojazdy, samochody. No i zatem to zapotrzebowanie latami będzie stawało się coraz większe. A to może doprowadzić do tego, że może jeszcze nie my, ale przyszłe pokolenia po prostu nie będą mogły korzystać z tego, co mieliśmy my. My mieliśmy właśnie paliwo, węgiel, a już kiedyś może tego po prostu nie być. No i teraz pojawia się właśnie problem, że coś by trzeba było zrobić, żeby nasze życie mogło być takie, jak jest teraz, w późniejszych latach, a może stawało się lepsze. I stąd pomysł na zamianę, na pozyskiwanie energii elektrycznej przez te właśnie inne źródła, które są niewyczerpalne. Przykłady oszczędzania energii, na przykład w naszej szkole, to zamontowanie żarówek energooszczędnych, zamontowanie kolektorów słonecznych, połączenie światła w klasach przesieci słonecznych, malowanie ścian na jasne kolory, zakręcanie dzienników na noc, włączanie tablic interaktywnych, projektorów, gdy są używane. I teraz skupimy się na tak typowo na tej naszej zielonej energii i właśnie dlatego powstał plakat, który też mówi o fotowoltaice. Fotowoltaika to jest, dzięki nie dowiadujemy się jak przetworzyć światło słoneczne na energię cieplną i elektryczną. Jest to bardzo ważny element oszczędzania i właśnie ta fotowoltaika zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną, czyli dzięki temu naszemu słońcu można by ogrzać dom i zrobić właśnie to wszystko, co używamy za pomocą węgla, ropy. Energetyka słoneczna. Gdzie się je stosuje? Stosuje się w elektrowniach słonecznych, w kalkulatorach, zegarkach, samochodach z napędem, hybrydowych, sztucznych satelitach. No i dzięki temu możecie się dowiedzieć, jak możecie ją stosować. Jako ważną ciekawostkę możemy powiedzieć, że nasza szkoła jako właśnie jedna z pierwszych zainstalowała sobie kolektory słoneczne. Może już wcześniej nie zauważyliście, ale tak właściwie nie zdawaliście sobie sprawy, co to jest. Aby mniej więcej zorientować się, ile nasza szkoła zużywa energii elektrycznej, jaka jest emisja dwutlenku węgla, postanowiliśmy to obliczyć. Dane przydały nam się do wyliczenia potrzebnej ilości drzew, które zdołałyby pochłonąć cały dwutlenek węgla, który powstał w ciągu roku. No i z naszych obliczeń, które dokonywaliśmy na podstawie naszych danych, roczna emisja dwutlenku węgla w naszej szkole wyszła. Tu macie właśnie pokazane. I ilość drzew, która należało posadzić, żeby przez cały rok nasza szkoła funkcjonowała tak jak teraz, to jest 18. Czyli nasza szkoła nie jest jedyną w okolicach, więc jak mamy te 5 szkół, to jakbyśmy sobie to wszystko pomnożyli,
to już można by powiedzieć, że jakaś część lasu jest corocznie wycinana. Mnożąc to przez lata, w których to się będzie działo, to możemy zauważyć, że z czasem po prostu nasze budynki, wszystko będzie betonowe i po prostu nie będzie naszej pięknej przyrody i natury. I żeby łatwiej było Wam sobie wyobrazić, porównywaliśmy to z ilością drzew, właśnie, które były wcześniej pokazane. Liczba drzew potrzebna do zasadzenia, aby pochłonąć dwutlenek węgla, które wytworzyło się poprzez samochód i budynek szkolny tutaj mamy. Zużycie roczne energii elektrycznej dla szkoły w porównaniu z oświetleniem na ulicy. Czyli możemy zauważyć, że właśnie więcej energii używamy zużywane w naszej szkole niż na ulicy i to o znacznie większą ilość. Jako ciekawostka, pomieszczenie, które zużywa najwięcej energii elektrycznej w szkole, jest gabinet pani dyrektor, w którym są wszystkie drukarki, kserokopiarki, komputery. I teraz elementem, w którym następuje przemiana, czyli przetworzenie na energię elektryczną, jest ogniwo słoneczne. I te ogniwa słoneczne stosuje się w elektrowniach słonecznych, kalkulatorach, zegarkach, w samochodach z napędem hybrydowym, w sztucznych satelitach i konwersja fototermiczna. Elementem, w którym następuje przemiana promieniowania słonecznego na energię cieplną, jest kolektor słoneczny. Kolektory najpowszechniej używa się do podgrzewania wody użytkowej w basenie lub wspomagania centralnego ogrzewania, chłodzenia budynków. Czyli te nasze kolektory słoneczne mogą też zastępować po prostu różne piece i możliwości ogrzewania. Nasz projekt głównie skupia się właśnie, sam tytuł, że jest postać na słońce, ale tak bardziej też na tej zielonej energii. I dlatego staramy się jak najbardziej rozpowszechnić tą wiedzę, żeby po prostu ludzie zaczęli się tym interesować, bo zazwyczaj jest tak, że ktoś może coś usłyszy o kolektorach słonecznych, ale raczej nie brnie, żeby dowiedzieć się więcej, bo wydaje mu się, że to jest za drogie, że to nie ma sensu, albo nie mam czasu, albo sobie pójdę gdzieś indziej. I właściwie pójdę sobie do sklepu, kupię sobie węgiel i mam. Ale są też tacy, najczęściej ekolodzy albo nauczyciele biologii, którzy zaczynają widzieć problem i zaczynają się tym po prostu interesować. I dzięki temu coraz więcej ludzi zaczyna instalować różne kolektory słoneczne lub korzysta właśnie z takich podstawowych różnych pomocy. Między innymi są też specjalne organizacje, które pomagają dofinansować te kolektory słoneczne dla prywatnych przedsiębiorców. Na przykład ProSuwek to jest taki bank, który pomaga w dofinansowaniu, pomaga w napisaniu tego wniosku i potem na dachach naszych domów możemy zaobserwować właśnie zmiany. Może tak po pierwszym roku tego nie widać, ale to jest gwarantowane, że po paru latach następuje duży zwrot pieniędzy. Ludzie też szukają różnych sposobów, żeby jakoś bardziej to zreklamować. I stąd pojawiają się właśnie te różne projekty, informacje, plakaty, ulotki. W późniejszych etapach jeszcze na pewno będzie bardziej rozgłoszona ta energia. No i na pewno stanie się widoczna dla nas. Dziękujemy za uwagę. Koniec.